Radio Koszalin. Na dobry dzień. I ważna sprawa, proszę Państwa, udzielanie pierwszej pomocy. Nie jest to prosta sprawa, ale żeby było łatwiej i prościej, w Koszalinie ma powstać budka życia i ma się w niej znajdować defibrylator. A naszym gościem, co prawda jeszcze telefonicznym, jest Michał Pelc, ratownik medyczny, jeden z inicjatorów tej akcji. Dzień dobry. Witam serdecznie. Defibrylator, no to nie brzmi zbyt zachęcająco. Czy nie jest za trudna obsługa takiego urządzenia przez zwykłego Kowalskiego? Obsługa defibrylatora jest bardzo intuicyjna. Tak naprawdę każdy defibrylator ma, większość defibrylatorów ma dwa przyciski. Pierwszy służy do włączenia urządzenia, a drugi służy do dostarczenia energii, czyli samej defibrylacji. A kiedy należy skorzystać z takiego urządzenia? Badania mówią, że 70-80% wszystkich zatrzymań krążenia na świecie występuje w mechanizmie migotania komór. Defibrylator jest jedynym urządzeniem na świecie, które może odwrócić ten stan. Ale czy my, tacy zwykli ludzie, nieznający się w zasadzie na medycynie, kiedy zobaczymy człowieka na przykład leżącego, możemy sami ocenić, że jemu ten defibrylator jest potrzebny? To ocenia już urządzenie. My mamy po prostu urządzenie użyć, podłączyć elektrody, przykleić elektrody defibrylatora do klatki piersiowej osoby poszkodowanej, osoby nieprzytomnej, a urządzenie samo już ocenia, jaki rytm wykonuje serce osoby poszkodowanej i decyduje, czy defibrylacja jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. I instruuje nas, urządzenie instruuje nas komendami głosowymi o tym, co w danej chwili mamy zrobić. To jest początek akcji, właściwie dopiero zaczynamy zbierać pieniądze na pierwszą budkę życia. Takich budek, jak słyszeliśmy, docelowo ma powstać 30 czy 40 na prawie 100-tysięczne miasto. Jedna budka to koszt około 40 tysięcy złotych, więc jak zamierzacie to sfinansować? Budka życia, ten projekt budki życia jest jedyny w swoim rodzaju. Dlaczego? Dlatego, że ta budka ma stanąć przed koszalińskim ratuszem. Ma to być element infrastruktury przed naszym ratuszem, który będzie zachęcał mieszkańców do tego, żeby zapoznać się z problematyką zatrzymania krążenia, defibrylacji i w ogóle udzielania pierwszej pomocy. Ma zachęcić mieszkańców Koszalina, turystów, którzy przebywają w naszym pięknym mieście, do tego, aby nie bali się udzielać pierwszej pomocy i poznali problem defibrylacji, tak? Na czym polega defibrylacja i na czym polega udzielanie pomocy za pomocą automatycznego defibrylatora. I to jest pierwszy etap naszej dużej akcji. Tak jak pani wspomniała, chcielibyśmy, aby w mieście powstały punkty z defibrylatorami. Ma ich być 40. I w tym celu złożyliśmy projekt do budżetu obywatelskiego. My troszkę boimy się rzeczywiście udzielać tej pierwszej pomocy, żeby nie zrobić krzywdy już i tak poszkodowanemu, ale czy nie boicie się, że te budki też będą niszczone? Nie boimy się. Tutaj czekamy, mamy zapewnienie zarówno ze Straży Miejskiej, jak i z Komendy Miejskiej Policji o tym, że patrole będą zwracać uwagę na to, żeby ta budka była bezpieczna. Mamy oferty także od firm ubezpieczeniowych, które mogą tą budkę ubezpieczyć dla naszej akcji. A dodatkowo prowadzimy różne prelekcje, różnego typu zajęcia dla mieszkańców Koszalina, podnosząc świadomość tego, czym jest defibrylator, czym jest udzielanie pomocy. Ta świadomość jest z roku na rok coraz wyższa i mamy nadzieję, że ludzie będą używać tej, znaczy oby nie musieli, ale jeżeli będzie taka konieczność, to użyją defibrylatora z tej budki w celu ratowania zdrowia i życia, uratują komuś życie. Ta budka oczywiście będzie otwarta, prawda? No bo ona musi być. Tak. Można się było dostać. No właśnie, problem automatycznych defibrylatorów jest taki, że one nie są całodobowo dostępne, tak jak jest w ich założeniu. Często umieszczane są w miejscach, w budynkach, w obiektach, które mają ograniczone godziny otwarcia, przez to sam dostęp do urządzenia też jest ograniczony. My chcemy, żeby ta budka była dostępna 24 godziny na dobę. W obecnym czasie bardzo często zdarza się tak, że nie ma wolnego zespołu ratownictwa medycznego, który może zostać zadysponowany do stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
Przez to czas dotarcia specjalistycznej pomocy medycznej do osoby poszkodowanej znacznie się wydłuża. Dyspozytorzy medyczni dysponują wtedy najbliższy wolny zespół, na przykład z Białogardu czy Kołobrzegu, no ale czas dojazdu niestety warunkuje możliwość przeżycia takiej osoby. Budka życia, defibrylator w niej umieszczony, będzie mógł pozwolić na to, żeby świadkowie zdarzenia mogli uratować życie jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego. Pierwsza pomoc jest naszym obowiązkiem, a pandemia, koronawirus nie może być tutaj wymówką, prawda? Nie, absolutnie nie. Jest szereg zaleceń, które wskazują, jak należy postępować w czasie pandemii. Jednym z nich jest całkowite odstąpienie od wykonywania oddechu zastępczego z zastrzeżeniem tego, że nieustannie przez cały czas udzielania pomocy będziemy uciskać klatkę piersiową. No właśnie, bo po prostu ratownik mądry i skuteczny musi sam być zdrowy, prawda? Nie możemy pozwolić na to, żeby się zarazić po prostu. Nadrzędną zasadą udzielania pierwszej pomocy, zarówno w tej podstawowej opiece, jak i w ratownictwie, jest bezpieczeństwo samego ratownika. Tutaj nie mamy możliwości, nie mamy miejsca na to, żeby ponieść jakiekolwiek ryzyko zarażenia. Dlatego zawsze udzielamy pomocy w momencie, kiedy my jesteśmy bezpieczni i na tyle, na ile możemy bezpiecznie, zabezpieczamy się wszystkim, czym możemy tak naprawdę. Jedną z technik zalecaną w obecnym czasie pandemii jest przykrycie twarzy osoby poszkodowanej, osoby nieprzytomnej, której udzielamy pomocy, na przykład jej koszulką, jej kurtką. Zakrywamy po prostu twarz, żeby nie mieć styczności z tym wszystkim, co będzie wydobywało się z dróg oddechowych osoby poszkodowanej w czasie uciśnięć klatki piersiowej. Przypomnijmy te najważniejsze zalecenia, jeśli chodzi o udzielenie pierwszej pomocy, bo tam jest konieczny ten boczny układ ciała. To jest ostatni element. Mhm. Tak naprawdę pierwszym podstawowym elementem jest zawsze zapewnienie nam, jako osobom ratującym, bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, czyli należy upewnić się, czy w miejscu, w którym będziemy udzielać pomocy, nie zagraża nam żadne niebezpieczeństwo. Kolejnym jest nasze bezpieczeństwo, założenie rękawiczek, założenie maseczki. Czyli takie rzeczy właściwie powinniśmy nosić ze sobą cały czas. Tak, oczywiście. No, nic nas nie zwalnia z obowiązku udzielenia pomocy osobie poszkodowanej, którą napotkamy na swojej drodze. A żeby skutecznie udzielać pomocy, musimy być bezpieczni, musimy mieć czym się zabezpieczyć. I no tak, oczywiście, rękawiczki czy maseczka powinny stanowić podstawowy element wyposażenia każdej naszej kieszeni, kiedy wychodzimy z domu. I to nie tylko właśnie w dobie pandemii, prawda? Pan jest ratownikiem medycznym z powołania. Czy warto pomagać? Oczywiście, że warto. Czy z powołania, to nie wiem, ale zaraziłem się pierwszą pomocą od kolegi na pielgrzymce do Częstochowy. I od tamtej pory już całe swoje życie związałem z udzielaniem pomocy. W zespołach ratownictwa medycznego pracuję od 2007 roku, czyli no już powiedzmy 13 lat zawodowo udzielam pomocy. No i mniej więcej tyle samo prowadzę szkolenia z pierwszej pomocy. Mhm. Właśnie zawsze w tej warto, chwili. Zawsze warto pomagać. A uratowanie komuś życia daje tak ogromną dozę satysfakcji, która daje nam siłę, nam ratownikom, daje siłę na kolejne dni, kolejne wezwania, gdzie możemy innym ludziom pomagać. Naprawdę jest bardzo wysoki poziom endorfin, które napływają do naszych organizmów. Panie Michale, to w dalszym ciągu życzę tej determinacji i oczywiście zdrowia, aby pan mógł nadal pomagać i czuwać nad nami. No też tak trochę. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję, do usłyszenia.